Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Muszę tutaj schować śrubokręt do skrzyneczki. Mały jeszcze śpi, znaczy jeszcze śpi, ma już pierwszą drzemkę po prostu. Ja przyszłam tutaj, bo ogólnie gdzieś tam wiercą i żeby było trochę ciszej, to musiałam przyjść sobie tutaj. Słuchajcie, nie nagrywałam tam z bardzo dawno vloga. Opuściłam się w ogóle w tym nagrywaniu vlogów. Mam nawet jeszcze jednego w ogóle zaległego na telefonie, który muszę dodać. Pewnie jak oglądacie ten, to już tamten jest oczywiście dodany. Jest dzisiaj środa. Ja w ogóle Wam jakoś, nie wiem czy Wam to mówiłam, czy Wam tego nie mówiłam, ale może właśnie w tym poprzednim vlogu Wam mówiłam, mojego męża nie było przez 3 tygodnie, miał wyjazd z pracy, ale już pojutrze wraca. I my sobie tak z synem, wiecie, spędzamy czas, praktycznie codziennie ktoś u nas jest, ciągle gdzieś chodzimy, zaczęliśmy już nawet chodzić, słuchajcie, na plac zabaw z małym i małemu się naprawdę bardzo podoba tam. Nawet zastanawiam się, bo mam dla niego takie zabawki do morza, takie wiecie, chuteczko i tak dalej, czy nie wziąć mu właśnie do piaskownicy, bo on bardzo lubi w piaskownicy się bawić. Nie wiem, czy jeszcze potrafiłby się, czy już by się potrafił tym bawić, czy po prostu na razie wiecie, cały czas tylko branie piasku do rączki. Wczoraj przyszło mi w ogóle, słuchajcie, bo też Wam teraz w ogóle renderuje mi się haul. Pokazywałam Wam taki kostiumik z AliExpress i też przyszedł mi wczoraj taki jeszcze jeden kostiumik. Jest, słuchajcie, przepiękny, taki czarny. One są bardzo fajnie wykonane. Jestem po prostu w szoku. Tutaj to jest taki, wiecie, zakładka. Takie właśnie rękawki wykończone również na czarno, śliczne. I do tego są takie spodemki w tym wzorze. I tutaj tak fajnie ze ściągaczem. I do tego jeszcze w takim wzorze czapeczka. Naprawdę, słuchajcie, są prześliczne. Ja to zamówiłam na rozmiar 80. Czyli to jest dla niego na teraz. Ale na pewno zamówię mu jeszcze większy rozmiar, żeby mieć po prostu, wiecie, takie coś na dłużej. Kupiłam już mu takie dwie pary rajstopków. I one, ja je tutaj po prostu od razu kupuję nawet kilka rzeczy. Tutaj są jeszcze takie ciemne rzeczy, topiory w takim programie półgodzinnym, odświeżającym, żeby po prostu to przeprać w tylko jego proszku i jego płynie. A my już jest w ogóle, która godzina już jest? Po 10:00, ja już jest mało, że oczywiście jest po śniadaniu, ja też. Ja zrobiłam wczoraj zwykłą sałatkę warzywną i wiecie, teraz zjadłam ją wczoraj na kolację, zjadłam ją dzisiaj. Wczoraj w ogóle, no bo oczywiście na obiad do tego zrobiłam tylko taką bagietkę czosnkową, potem ją jeszcze zjadłam na kolację, dzisiaj ją zjadłam na śniadanie i muszę ją niestety dojadać, bo wiecie, za długo ona nie postoi. Dzisiaj mamy w planach też podjadę z małym w jedną, właściwie to chcę do Pepco i chcę do takiego sklepu dziecięcego i małego po prostu biorę, wiecie, do samochodu i potem biorę go w tule. I sobie, aha, no i jeszcze pewnie tam do Lidla zajdę i tak dalej. Być może, jak nie zapomnę i jak nie będę się na tyle krampowała, to wezmę Was ze sobą, żeby po prostu do Was też pogadać. Co jeszcze u nas? Planuję w ogóle, w tym tygodniu mam bardzo wiele zadań. Muszę właśnie sobie zrobić włosy, odrosty, bo mam już po prostu mega odrosty. I mi widać w ogóle siwe włosy, bo słuchajcie, ja mam już siwe włosy. U nas jest to genetycznie, że w bardzo młodym wieku już dostaje się tych właśnie siwych włosów i ja mam też już siwe włosy. I kiedy nie mam zrobionych odrostów, to po prostu, wiecie, błyszczą się na srebrno. Bardziej mam srebrne niż siwe, bo one są naprawdę takie błyszczące. No to muszę zrobić włosy, muszę zrobić sobie nawet paznokcie u rąk, u stóp raczej też, ale czekam na nowe lakiery z Madame Glam. Tam mam właśnie, zamówiłam sobie czarny, biały i chciałabym chyba taki właśnie sobie mani zrobić. I co jeszcze? Aha, no i chcę sobie, nie wiem, w piątek bodajże sobie chcę doczepić rzęsy kępki na całą powiekę i zostawić to tak, wiecie, na trochę na dłużej, także jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyjdzie, bo mówiłam Wam w holu o tym, że kiedyś próbowałam to robić. Miałam takie
Nie wiem, czy to były, może to były po prostu kępki, były jakieś takie słabe, że ja to przyklejałam, a tego w ogóle nie było widać, to się w ogóle mi nie trzymało, odklejało, no po prostu mi to nie wychodziło się, tylko denerwowałam. Mam nadzieję, że teraz mi wyjdzie, mam kępki, tak jak Wam pokazywałam, to jest Ardell, no i będę w czwartek próbowała to zrobić, żeby to wyglądało naprawdę całkiem ładnie. Muszę jeszcze poogarniać w domu, bo jest oczywiście jak zwykle z rana straszny syf, gdzie zawsze na wieczór i tak jeszcze z rana sprzątam, na wieczór sprzątam, w ciągu dnia też staram się utrzymać czystość i tak z rana jest i tak po prostu taki syf, że naprawdę tu to leży, o straszna, straszna nuda. Aha, dzisiaj też w ogóle podskoczę na pocztę wysłać rzeczy, które wygrały u mnie osoby w rozdaniach. Trwało to tak długo dlatego, że cały czas czekałam, aż odezwie się ta trzecia osoba. Tych osób były 3 czy 4, żadna się nie odezwała, także ja to po prostu zostawiam, dorzucę do jakiegoś kolejnego rozdania. Komuś po prostu to oddam lub zrobię jeszcze kiedyś, wiecie, jakieś następne rozdanie. Po 4 osoby nie odezwały się po koszulkę czarną, także no niestety ja czekałam tak długo, bo chciałam wszystko wysłać razem, czekałam aż w końcu ktoś się odezwie. Wszyscy mnie olewają, także ja niestety też to oleję. No i to tyle na chwilę obecną. Zaraz jak mało się obudzi właśnie, to on będzie jadł obiadek i wtedy ja się szybko ogarnę, ubiorę go i sobie pojedziemy. I muszę Wam powiedzieć, że w ogóle już taka się zaczyna jesień, naprawdę. To jest taka jesień jeszcze, którą ja lubię właśnie, bo ja w ogóle lubię jesień, już Wam też o tym mówiłam, ze względu na to, że wszystkie kolory jesieni to są moje kolory. No i lubię, kiedy jest tak właśnie ciepło, ale już jednak jesień, już nie ma takich, wiecie, upałów, fajnie świeci słoneczko, trochę zawiewa wiaterek, już trzeba się trochę grubiej ubrać i wtedy jest takie też w ogóle fajne, świeższe powietrze. No to zobaczymy później. Słuchajcie, nie mam jak w samochodzie ustawić kamery, żeby było dobrze. Jak możecie zobaczyć, jest w ogóle dość gorąco, chociaż przez okno wydawało mi się, że jest chłodno. Tu mi pokazuje 20 stopni, byłam już z małym nosidle na poczcie i trochę się już zgrzałam. Co chwilę jest, o, tu jest jakaś wygazowana kola. W samochodzie jest też mega gorąco. Tego otwieram szybę. Nie będę mogła nagrywać podczas jazdy z tego względu, że nie mam w ogóle gdzie ustawić kamery. Teraz ona leży na w ogóle jakiejś taśmie i tak, żeby tylko po prostu się z Wami połączyć z jakiegoś innego miejsca. Mały siedzi tutaj ze mną z przodu i jedziemy teraz do Pepco i do tego sklepu dziecięcego. Poczta już zaliczona, także paczki dla dziewczyn powysyłane. Do zobaczenia, połączę się z Wami później. Słuchajcie, jesteśmy już z powrotem po Pepco, TikToku, Lidlu. To wszystko, pokażę Wam później w domu, co udało mi się kupić. Bo teraz muszę już jechać do HM-u, muszę jeszcze przymierzyć małemu rzeczy, bo chcę zamówić je przez internet, bo tam jest teraz, jak się zarejestrujecie w aplikacji, minus 15%, a i tak muszę mu kupić kurtkę i buty na zimę, także odezwę się do Was później. Cały czas nie mam jak to jakoś dobrze ustawić tej kamery, żeby wiecie, żeby było mnie w porządku widać. Muszę zastanowić, jak ja chcę jechać, jeżeli ja teraz jadę, to źle stanęłam. Dobra, do później. Położyłam syna w sumie do łóżeczka, żeby sobie zasnął, bo on już zjadł deserek i wiecie, przez ten czas przysnął sobie na chwilę tak w tuli, ale no to posłał może 10-15 minut, nie jest nauczony takiego spania, a my byliśmy w Pepco, tak jak już mówiłam, w TikToku, pojechaliśmy na chwilę do galerii, no i to wszystko, i właściwie nie było nas chyba z 2 godziny, tak to wszystko, wiecie, schodzi się z małym i tak dalej, bo tutaj trzeba go włożyć do fotelika, do tuli i tak dalej, i tak dalej. W ogóle w Pepco, słuchajcie, zobaczyłam gazetkę Pepco i zobaczcie, w ogóle jak jest dużo pięknych rzeczy, te latarenki, wszystko, nawet są takie te ratanowe, to są? Tak, ratanowe kule LED będą, to jest, to widziałam, właśnie zastanawiałam się, co to jest ta ozdoba. Śliczny, prześliczny bieżnik i powiem Wam, że w wersji ze srebrnym. Dostępne różne wzory, także będę musiała się rozejrzeć. Świece, ale bardzo podobają mi się, no to są w ogóle torby niestety papierowe, gdyby były materiałowe, to byłyby świetne do przechowywania jakichś kosmetyków w łazience, uważam.
ale mega podobają mi się te lampy. No ze względu na to, że jest, że tak powiem, złota, nie będzie mi pasowała, ale nad tą się zastanowię do właśnie do pokoju, do naszej sypialni, bo jest naprawdę bardzo ładna. No i to zobaczcie, jaka piękna ozdoba na ścianę, podświetlana. Baterie są sprzedawane oddzielnie. Przepiękne te poszewki tutaj, och, ja nie widzę, co pokazuję. Także naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo pięknych, bardzo dużo pięknych rzeczy. Ja co kupiłam w Pepco, to Wam pokażę. Dwie tylko rzeczy chyba kupiłam. Chciałam kupić też sobie takie te czarne buty, były przecenione, takie slip-ony, za 20 zł z 30, ale nigdzie, byłam w dwóch Pepkach i nie było. Mojego rozmiaru było 37 i 39, tak myślałam, że 39 będzie ciężko dostępne. W sumie 37, wiecie, nie było takie złe, ale kurde, bałabym się, że będzie mnie jakoś cisnęło czy coś. Kupiłam, słuchajcie, w Pepco, był przeceniony taki oto bieżnik. To jest z tego takiego materiału, na pewno wiecie, nie wiem, to położyłam na dobrą stronę. Nie wiem. Taki po prostu stalowy tutaj z tym. I on był, słuchajcie, przeceniony z 20 zł na, uwaga, na 5 zł. Dlatego, że nie wiem, że to było niby takie, wiecie, trochę poszarpane, już nie było takie ładne. Ale wcale nieprawda, bo z drugiej strony też jest normalnie ładnie wyglądający, nie jest jakiś poszarpany. Po prostu, wiecie, to było zwinięte w rulon. Jak było zwinięte w rulon, to było takie trochę bardziej poszarpane, ale ja to rozwinęłam, to wszystko było spoko. Kupiłam jeszcze taki dywanik. Dywanik, pokażę Wam. Taki chodniczek dywanik, bardzo, bardzo ładny. On kosztował złotych 40, tak? 40 zł. I co jeszcze ja kupiłam? A nie, no jeszcze w Pepco ogólnie kupiłam plastry, bo tak przy okazji byłam w nowych butach i się obtarłam. W Tic Tacu kupiłam, byłam kupić małemu taki korek, nie kapek do butelki tylko. I parę białych skarpetek, bo ogólnie szukałam dla niego więcej takich białych skarpetek. To jedna para kosztowała 4,50. Także całkiem sporo. No ale na razie mam chociaż jedną, może uda się i z Anglii do nas przyjadą białe skarpetki, jak po prostu mój teściu uda mu się po prostu znaleźć. No i to chyba tyle na chwilę obecną. Ja muszę naprawdę posprzątać przede wszystkim tutaj, bo jest znowu jeden wielki syf, chociaż sprzątałam przed wyjściem. To po pierwsze. Po drugie, robi mi się już obiad, ugotował się makaron, zaraz będę sobie robiła pastę i pokażę Wam, co to jest za pasta, bo ja bardzo ją lubię. Mały tam sobie usypiał, mam nadzieję, że jeszcze... Ale przyśnie, bo jeszcze do jego, wiecie, spania na noc, no to jeszcze dużo, dużo czasu. Dobra, ogarnę tutaj trochę i się z Wami połączę. Może mi się jeszcze coś tam przypomni, co chciałam Wam powiedzieć. I oto mój obiad. Makaron durum. To jest taka pasta z sosem z sera gorgonzoli. Tutaj mamy parmezan, boczek, sól i pieprz i to wszystko. Smacznego. Jest już, słuchajcie, wieczór, bo jest godzina 21:30. Mój syn już sobie śpi, chociaż miałam takie, wiecie, dyżury, bo sobie dużo, sporo płakał. Nie wiem, czy coś mu się śniło, czy coś mu się działo. Ale póki co śpi. Ja już siedzę i oglądam seriale właściwie już teraz się skończyły. Teraz oglądam Azję Express. Nie odzywałam się od tego czasu, wiecie, jak ostatni raz się z Wami połączyłam. Zdążyłam zjeść obiad, na szczęście zdążyłam tutaj wszystko ogarnąć i przyjechała najpierw moja kuzynka, potem dojechał mój kuzyn i właściwie całkiem niedawno pojechali, posiedzieliśmy sobie, wiecie, gadaliśmy i tak dalej. Dlatego nie nagrywałam, dzień się już kończy, w ogóle dla mnie dni tygodnia lecą bardzo naprawdę szybko, dzień za dniem. Naprawdę mega, mega szybko, a tym bardziej do tej środy, to najszybciej mieć ten poniedziałek, wtorek i środa. Czwartek i piątek już tak, wiecie, trochę mniej, ale do środy to już... trochę ziewam, bo już jestem dość śpiąca, zaraz oglądam ten serial, idę się myć. I kładę się już spać. A Wam życzę udanej nocy lub udanego dnia, zależnie od tego, o jakiej porze będziecie oglądały tego vloga. Dajcie kciuka, jeżeli chcecie więcej vlogów, żeby mnie zmotywować do tego, żebym częściej dla Was nagrywała.
teraz żegnam się już z Wami. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.